Pewien Staszek zamieszkały pod Masłowem. Kliknął myszką, wszedł w internet jednym słowem. Tak pomyślał, kurczę blade, dzisiaj muszę znaleźć gdzieś w szerokim świecie bratnią duszę. Ale w tym momencie gdzieś w Ostrowcu Świętokrzyskim pewna pani też marzyła o kimś bliskim. Pomyślała, do odważnych świat należy i wpisała swoje imię w komputerze. Internetowa rozmowa dziś połączy nas. Internetowa rozmowa, choć na krótki czas. Internetowe wyznanie, na ekranie mam komputerowe spotkanie. Już nie jestem sam. Ale pisywali tak do siebie 2 miesiące. On, że kocha i że serce ma gorące. Ona, że na niego czeka w każdej chwili, by się wreszcie raz na zawsze połączyli. Ale przez to, że musieli często klikać, ona sobie zdarła myszkę, on joysticka. No i stało się, nastąpił smutny finał. Sprzęt niestety żaru uczuć nie wytrzymał. Internetowa rozmowa dziś połączy nas. Internetowa rozmowa, choć na krótki czas. Internetowe wyznanie, na ekranie mam komputerowe spotkanie. Już nie jestem sam. Ale gdy po latach się znaleźli znowu w sieci, ona miała z innym mailem dwoje dzieci. Z tej historii morał jasno nam wynika. Miej baczenie, internauto, kiedy klikasz. Internetowa rozmowa dziś połączy nas. Internetowa rozmowa, choć na krótki czas. Internetowe wyznanie, na ekranie mam komputerowe spotkanie. Już nie jestem sam. Internetowa rozmowa dziś połączy nas. Internetowa rozmowa, choć na krótki czas. Internetowe wyznanie, na ekranie mam komputerowe spotkanie. Już nie jestem sam.